Witamy serdecznie hodowców. Tutaj mamy na pierwszym planie kolegę Adama Markowskiego i mamy gołębia, którego będziemy mieli na aukcji. Pokażmy tego gołębia, to jest gołąb o numerze, tutaj zobaczmy jego rodowód, 743, młody z 2013 roku. Więc o tym gołębiu powie nam kolega Adam, proszę bardzo. No ja mogę tylko powiedzieć może o jego ojcu. Ojciec jest, był wspaniałym lotnikiem. Na wszystkich dystansach, od A do maratonów. Tu mamy właśnie w rodowodzie opisane to, że był tak. Na wystawie ogólnopolskiej. Tutaj, w tym rodowodzie to jest tak po prostu w skrócie o nim opisane. To był wspaniały gołąb. Natomiast ten gołąb mi się bodajże w 2010 roku rozbił. Z lotu wracał i gdzieś się rozbił. I po prostu został wycofany do rozpłodu od 2010 roku. 11 właściwie. Jest w rozpłodzie. Także to ojciec tego młodziaka, wspaniałym lotnikiem na wszystkie dystanse, od A do maratonu. A rodzeństwo się mogę powiedzieć, 2009 ten gołąb na arenie okręgowej był czempionem kategorii maraton, był czempionem kategorii GMP 358.08 miał, to jest też wynik dobry, GMP czempion, i w kategorii, na wystawie kategorii D. Pierwsze miejsce też zajął, 44.25. Natomiast na ogólnopolskiej wystawie w kategorii D zajął 15 miejsce. Jeszcze powiedzmy o matce tego gołąbia. Może powiem, ten gołąb pochodzi od Jana Klumpa, od hodowcy Jana Klumpa. Znaczy ten ojciec. Ten ojciec tego młodego. Jana Klumpa, to jest Jansen Faber. Jego ojciec umie tego, to znaczy dziadek tego gołębia. Jako roczniak był dwa razy pierwszy na oddział i został najlepszym lotnikiem oddziału kategorii rocznej. A matka? Natomiast matka, zaraz niech sobie skojarzę. To znaczy matka kogo? Od Kostorza, od tego gołębia, tego młodego. Matka od Kostorza to jest... Tak, w większości tutaj w naszym kraju wiedzą, że koledzy, że mnie ukradli, i ja jestem w dobrych stosunkach z kolegą Andrzejem Głazikiem, i ze względu tego, że mnie ukradli, Andrzej Głazik podarował mi w prezencie tą samiczkę, tą matkę tego młodziaka, a wywodzi się z gołębi księdza Kostorza. Jeszcze a propos tej kradzieży, powiedzmy, że przez tą kradzież kolega się otarł o olimpiadę, prawda? Zgadza się. Ten gołąb Polskę reprezentował z pierwszym wynikiem w kategorii C, tak? Maraton, a tak weszli Kawaler chyba na pierwszym miejscu i Zdzisław obecny, tak. Tutaj tak, Ladyman. Ale to... Myślisz, że byli zamieszani w to, czy nie? Ta samiczka moja, co zrobiła ten wynik w kategorii maraton za dwa lata, to kilka lat wcześniej cofnąć to wszystko, to nie było jeszcze w kraju takiego, z takim koeficjentem w kategorii maraton, takiego gołębia. Dziękujemy koledze na razie. Pokażmy jeszcze raz ten rodowód tego gołębia. O, tego gołębia. Ten gołąb będzie do nabycia. Tak jak mówiłem, on ma numer końcowy 743, a pochodzi z 2013 roku. I tutaj jest z hodowli kolegi Adama Markowskiego z Aleksandrowa Kujawskiego. Także dziękujemy na razie i do zobaczenia.